Na początek może pani woda wylosuje z naszego zielonego, szczęśliwego, mam nadzieję, kapelusza. Pierwsze zobowiązanie, które odczyta nam tutaj wszystkim. Pan młody już ma dla siebie. No i posłuchajcie wszyscy, do czego deklaruje się pani młoda. Na rodzinę będę pracować ja. Nie wiem, jak ona będzie pracowała, jak będzie do południa spała. Nasze pieniądze będę wydawał ja. To jest ważne. Nieważne, kto pracuje, tylko kto wydaje. Proszę. Kolejne zobowiązanie, przygotowane dla pani młodej, która sama sobie wylosowała. Bo my tutaj naprawdę nie dzielimy, ja nie dzielę, tylko dzieli los. A los sprawił, że pani młoda będzie robić co? Rządzić w domu będę ja. Za wczesny ten aplauz, bo posłuchajcie, jeszcze drobny pisem jest napisane. Tylko pod jego nieobecność. I znowu pan młody gulą. Na drodze do sąsiadów będę chodził ja. Ja bym wybrał na twoim miejscu sąsiadki. Nie sąsiadów. No ale to już jest twoja sprawa. Kolejny los dla pani młodej. Za chwilę dla pana młodego. I tutaj proszę wszystkich uwagę, a szczególnie proszę uwagę pana młodego, bo to jest adresowane do niego. Na figle do łóżka zapraszam ja. I tak, pana młodego? Gary będę zmywał ja. No ktoś musi to robić, no przykro mi. Kołysanie to moje zadanie. To zadanie pani młodej, zadanie dla pana młodego brzmi jak? Rządzić kasą będę ja. No, słuchajcie, wszystko z rządzeniem, z wydawaniem przypadło panu młodemu, co przypadnie pani młodej teraz. No tak, jak pan młody myje Gary, to pani młoda też musi coś mówić. A jej do mycia przypadło niezbyt takie przyjemne zadanie, bo... Prać pieluchy będę ja. Proszę, nie śmiej się, bo i tobie też tak może wypaść. Spać do południa będę ja. A nie, to by dwoje teraz będą spali do południa i może coś z tego spania wyniknąć. I mam nadzieję, że wyniknie w przyszłości, niedługiej przyszłości. I co dalej? O, nareszcie, niech pan młody drży. Dyscyplinę będę trzymać ja. Nie, powiedz jeszcze raz, tak żeby pan zrobił wrażenie na panu młodym. Dyscyplinę będę trzymać ja. Myślałem, że będzie ostrzej. Taką dyscyplinę to się nie przejmą. Drzewą kasę i za skórniaki będę trzymał ja. No cała kasa w rękach pana młodego. Pani młoda załamana. No tak, ale co z tego, jak nie wydajesz, jak nie trzymasz? No to jest istotne, zarabiać. To ja też bym chciał mieć taką żoneczkę, żeby mi zarabiała, a ja bym tylko chodził na zakupy, wydawał. Po kawiarniach, po sąsiadkach. A ty będziesz musiała, niestety. Pod pantoflem będę ja. Żeby małżeństwo cię nie kłóciło, to proponuję co jakiś czas te zobowiązania wymieniać. Raz pan młody, raz pani młoda i gwarantuję wam, że szczęście będzie mieszkało w waszym domu.